Ranking Rzeczpospolitej ma wysoką rangę. Wyróżnienia przyznawane są już od 15 lat. Gminy są oceniane bardzo dokładnie. Najpierw na podstawie danych z Ministerstwa Finansów wybieranych jest 250 samorządów. Do wybrańców wysyłane są ankiety, na podstawie których niezależna kapituła wybiera najlepszych, którzy najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców. Po raz pierwszy w historii tego rankingu tak się składa, że na trzy kategorie, bo samorządy są dzielone na trzy kategorie, w dwóch z tych kategorii zwyciężyły samorządy z naszego regionu, ale myślę, że to nie jest przypadek, tylko efekt bardzo ciężkiej pracy samorządowców, pracowników. Janusz Gromek, prezydent Kołobrzegu, nie krył radości z tytułu najlepszej gminy w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Przyznane wyróżnienie oznacza sukces wszystkich, miasta i jego mieszkańców. Kołobrzeg wykorzystał tą chwilę i dalej będziemy wykorzystywali do tego, żeby utrzymywać się na bardzo dobrym poziomie. Ja powiem, że jako jedyna gmina miejska jesteśmy od 2008 roku cały czas w dziesiątce, panie marszałku, a tym razem wyszło tak, że jesteśmy na pierwszym miejscu, z czego się bardzo cieszę. I tak jak pan marszałek powiedział, jest to absolutnie obiektywna ocena, a to z tej racji, że wyniki do tego rankingu są sprawdzane także w Ministerstwie Finansów. Z równie dużym entuzjazmem mówił wójt Stepnicy. Zachwalał uroki gminy nie bez przyczyny, bo Stepnica po raz drugi okazała się najlepszą gminą wiejską w Polsce. Nie było chyba do tej pory w gminach wiejskich, gdzie po prostu obroniła pozycję. Nie jest to łatwe. Dwa lata temu byliśmy na 10. miejscu, w ubiegłym roku pierwsze, no i w tym roku pierwsze. Tak pan prezydent powiedział, proszę państwa, to jest wielka praca, nie wójta, to jest praca całego urzędu, pracowników. My cenimy sobie bardzo ten tytuł. To jest tytuł, którego się nie kupuje. Na niego trzeba zasłużyć. Za tym tytułem kryją się olbrzymie inwestycje w gminie Stepnica. Kołobrzeg i Stepnica to nie jedyne samorządy z naszego województwa wyróżnione w tegorocznym rankingu Rzeczpospolitej. Wśród najlepszych samorządów znalazły się także Świnoujście, Szczecin oraz Mielno. Ale to właśnie te gminy wykorzystały najlepiej daną im szansę. Tutaj mamy do czynienia z konkretnymi inwestycjami, za którymi to inwestycjami stoją kolejni konkretni ludzie i konkretne samorządy. To dzięki tym ludziom pewne te nasze małe ojczyzny zachodniopomorskie zmieniają się, pięknieją. Ku uciesze na pewno mieszkańców. Ci samorządowcy potrafili szanse, które posiadają, przekuć w sukces. Dyplomy uznania w imieniu zarządu województwa wręczył marszałek Olgierd Geblewicz. Dziękując za to wyróżnienie, prezydent i wójt zgodnie obiecali dołożyć wszelkich starań, aby w przyszłym roku powtórzyć swój sukces.